jest już, tak jak wspomniałam, taka potrzeba wśród wspólnoty ludzi Misterium, bo taka wspólnota istnieje. Jest taka potrzeba, która rodzi się rokrocznie, że gdzieś w okolicach października, listopada są pierwsze telefony i pytania i spotkania odnośnie tego, co robimy w tym roku, co to będzie, jaki to będzie scenariusz, co będzie w nim najważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie, którzy zarażają inicjatywą i robią to bardzo skutecznie. Bo mówię, czasami bywa tak, że jest nas tylko garstka, a później to się rozrasta do takich rozmiarów, jak dzisiaj było widać. A który raz Misterium jest wystawiany? Ja staram się, nie wiem, nie liczyć, ale z tego, co mnie dochodzą, do mnie dochodzą głosy, to bodajże jest chyba szóste. Bo wiem, że pierwsze było organizowane przy parafii świętego Jana Bosko w Ostródzie. Tam inicjatorem był ksiądz Tomas i oni to robili tak wewnętrznie przy swojej parafii. Do drugiego byłam już zaangażowana i to się przeniosło właśnie tutaj do Zespołu Szkół Salezjańskich. To było drugie Misterium, później było chyba trzecie Misterium, czwarte i teraz to jest albo piąte, albo szóste, ale to chyba Ewa bardziej to liczy. A kto pracuje nad scenariuszem? Czy jest to praca jednej osoby, czy raczej wielu wspólna? Zawsze jest to praca zbiorowa. Powołujemy sztab i są ludzie, którzy są odpowiedzialni za scenariusz, są ludzie, którzy są odpowiedzialni za sprawy techniczne, za stroje, za rekwizyty, za logistykę. I tym razem też był sztab odpowiedzialny za scenariusz. Nie wiem, czy wymieniać nazwiska, ale myślę, że te osoby się świetnie sprawdziły. I oczywiście wspólnie to razem omawiamy jeszcze jakieś poprawki, jakieś sugestie i tak krok po kroku powstaje scenariusz. A kto bierze udział w Misterium? Nie mamy ograniczeń wiekowych, nie mamy ograniczeń ilościowych. Ten, kto chce, ten, kto czuje potrzebę, ten, kto gdzieś pocztą pantoflową usłyszał, że może przyjść i wziąć w tym udział. Wystarczy właśnie chcieć przyjść, zapisać się, podać numer telefonu i rola się znajdzie. Dziękuję. Proszę. Który raz bierzesz udział w Misterium? Myślę, że to jest mój drugi raz, kiedy biorę udział w Misterium i wcale nie żałuję. To jest naprawdę świetna zabawa i polecam ją każdemu. A co skłoniło Cię do wzięcia udziału w Misterium? Przybyłam tutaj z moją nauczycielką z dawnej szkoły, z gimnazjum nr 2, która również brała udział rok temu. I obydwie odgrywałyśmy rolę kobiet. Także uznałam, dlaczego bym nie miała spróbować swoich sił w tym roku, skoro... Dlaczego miałabym nie spotkać się z tymi wspaniałymi ludźmi? Jakie są Twoje odczucia po Misterium? Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, gdyż dzisiejszy spektakl o wiele lepiej wyszedł niż wczoraj. Natomiast jest mi bardzo dzisiaj przykro, gdyż widzę się pewnie z tymi ludźmi w tym roku ostatni raz. Nasze następne spotkanie będzie za rok. Tak, no, Judasz. Jakby chciał nas opuścić. Czy naprawdę ma zamiar odejść? Dokąd chce pójść? Filipie, mistrz powiedział przecież do Piotra. Tak, dokąd? Mam pomysł dla was. Mogę się wtrącić, żeby było wiadomo, że wy będziecie ze sobą rozmawiać? To może pomóż mu rozkładać to. On będzie mówił do ciebie, dając ci, żebyś mu pomógł. I kontynuujcie ten dialog. I przeciągajcie go. Dobra, teraz. Ale ponieważ nikt nie widziałem i nie słyszałem, chcę teraz usłyszeć naukę, którą głosi ludowi. Dzieciaki od razu grupkę robią, zajmują się czymś, przebudzają, ktoś tam się namawia, rysujecie patyki na piasku, w parce.